Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do studium uwagi w prawie kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Oddaję głos pani Małgorzacie Wysnery, zorganizowaną przez Polski i dotyczy to jej odrębu. Szanowni Państwo, temat jest to tak uchwała nasza intencyjna, ponieważ ona mówi o tym, proponujemy zmiany, wprowadzenie zmian do studium ugarantowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Radzie Miasta Krakowa. Zapisów mówiących o zamierzeniach związanych z realizacją infrastruktury komunikacyjnej na terenie Górka Narodowa Wschód. Taki zapis umożliwi wówczas prowadzony do studium zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Górka Narodowa Wschód, a mianowicie dotyczy tutaj budowa pętli autobusowej, którą notabene żeby powstała na, na tym osiedlu. I na poprzedniej sesji też wnioskowaliśmy do wykazu tych wszystkich inwestycji, które chcielibyśmy ująć w zamierzeniach miasta Krakowa, czyli tą budowę pętli. Zapis, później zmiana planu i ewentualnie kolejny, to jest jakby etap, tak? To jest jakby etapowo studium, plan, następnie już była podstawa do sporządzenia projektów, dokumentacji i dziękuję. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Ujednogłośnie, czyli nie? Przepraszam bardzo. Kto z Państwa się wstrzymał? 17.